Kupno Activision Blizzard przez Microsoft w sieci aż zawrzało z tego powodu i pojawiło się sporo materiałów wyjaśniających i spekulujących na temat ewentualnych korzyści czy zagrożeń dla branży gier wideo. Zacznijmy od plusów. Dla fanów i posiadaczy Xboxów to bardzo dobra informacja, ponieważ do ich bibliotek Game Pass zapewne trafią wszystkie lub przynajmniej część gier z Activision Blizzard. Jeśli amerykański gigant utrzyma to co powiedział wcześniej i każda gra w dniu premiery z ich wewnętrznych studiów firm pojawi się od razu w usłudze Game Pass, to jest to sztos. Kolejny plus to to, że Microsoft prawdopodobnie wpompuje sporo kasy w rozwój już istniejących marek i tych zapomnianych. Co spowoduje lepszą jakość gier i powrót kultowych tytułów. Przejęcie tak dużego wydawcy także powinno popchnąć do działania konkurencję, która ostatnio trochę przespała kilka rzeczy i niby sprzedała więcej konsol. Ale jak tak dalej pójdzie, to może przegrać tę generację lub mieć ogromne problemy w następnej. To były plusy, teraz minusy. Oglądałem kilka materiałów na temat ewentualnego monopolu Microsoftu w branży gier wideo i szczerze to zdania są podzielone, ale więcej osób jest przekonana, że przejęcie Activision Blizzard nie zaburzy rynku. Choć ja mam lekko odmienne odczucia, bo to są malutkie kroczki, które są wykonywane, aby przejąć większość rynku. Teraz siły rozkładają się następująco, TenSense, Sony, Microsoft i Nintendo. I jak widać Sony jest na drugim miejscu jeśli chodzi o zarobki w branży gier wideo, ale nie zapominajmy, że Japończyków praktycznie utrzymuje tylko ta gałąź przemysłu i jeśli spadną jeszcze niżej to może to oznaczać koniec dla Sony lub przymusowe wycofanie się do pewnej niszy, gier mobilnych a może tylko do gier ekskluzywnych. Amerykański gigant to nie tylko gry i jest o wiele większy od Sony i ma więcej kasy. Jeśli Microsoft kupiłoby jeszcze EA lub Ubisoft, to Sony traci tak naprawdę gry multiplatformowe. Niby Phil Spencer zapewnia, że stare marki Activision Blizzard będą się pojawiać na PlayStation, ale mam do tego pewne wątpliwości. Japończycy także wystosowali prośbę do Microsoftu, aby poszanowali istniejące umowy i nie odcinali konsoli Sony od gier tego wydawcy. To jest dla mnie krzyk rozpaczy. Sony, które może stracić mocne marki, które co roku przynoszą ogromne zyski. Wydaje mi się, że Microsoft odetnie PlayStation od Gear Activision Blizzard po wygaśnięciu umów. Za dużo zainwestował kasy w przejęcie, aby teraz połowicznie na tym zarobić. A jeśli sytuacja się powtórzy i amerykański gigant kupi jeszcze EA lub UBI, to będzie gwóźdź do trumny Sony. Bo wyobraźcie sobie, brak FIFA czy assassinów na PlayStation. Wiele graczy na bank w takiej sytuacji przeszłoby do obozu Microsoftu. Zapewne wielu z Was powie, że nie ma na to szans. Ale Microsoft od już dłuższego czasu blisko współpracuje z obydwoma wydawcami. Usługa EA Play za cenę Game Passa i teraz dołącza abonamentowa usługa dostępu do gier od francuskiego wydawcy. Nie znamy dokładnych szczegółów, ale taka bliska współpraca trochę mnie niepokoi. No dobra, kończymy te dywagacje. Czas pokaże co nam przyniesie przyszłość.